Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Ale można? Przecież to są, panie przewodniczący, jakieś jaja. Dostajemy przed chwilą ten wniosek i pan mówi, przystępujemy do głosowania. To trochę powagi, panie przewodniczący, naprawdę. Przecież mógłby pan to nam przesłać trochę prędzej, to po pierwsze. A po drugie... Nie, pan nie ma głosu przede wszystkim. No panie, no to są jakieś jaja, co wy robicie. Przepraszam bardzo. Ja rozumiem, że... To jest po prostu beznadziejna kwestia prowadzenia tych... Panie pośle, każdy ocenia pana zachowanie w tej chwili. Mówi pana, niech pan patrzy na siebie, jak kogoś oceniają. Szanowni państwo, jesteśmy w procedurze głosowania. Głosujemy nad wprowadzeniem nowego punktu pod tytułem wnioski dowodowe. W związku z powyższym, ja rozumiem, że one mogą być niekorzystne dla różnych środowisk politycznych, ale my po prostu robimy swoją robotę. Bo to tego, chodzi tylko o formułę, do tego zostaliśmy nawet, czego pan wynajęci. Nie rozumie, panie przewodniczący. Kto z państwa posłów jest za... Można, panie przewodniczący? Teraz? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja i chyba wszyscy w komisji sobie zdajemy sprawę, że państwo macie taką większość, która umożliwia przeprowadzanie czy przeprocedowanie każdego wniosku. Do tej pory nie byliśmy przeciwni żadnemu wnioskowi, który państwo zgłaszacie. Ale sami państwo zwróćcie uwagę, że formuła, w jakiej to robicie, jest beznadziejna. To jest nawet niegrzeczne, nie tyle wobec członków komisji. Proszę się odnosić do treści wniosku dowodowego. Szanowny panie, przywołuję pana do porządku i odbieram panu głos. Czekamy na wniosek dowodowy. Ale co jest? Ale co jest? Frustracja? Dziecko, które się boi jakiejkolwiek dyskusji. Przywołuję w porządku. Będzie pan zaraz mógł pójść do domu. Jeszcze jedno słowo pan powie. Wnosimy o zwrócenie się do prokuratora generalnego o przeprowadzenie w terminie 7 dni następujących czynności. Zabezpieczenie całej dokumentacji z międzyresortowego zespołu działającego przy premierze GovTech Polska, znajdującej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Cyfryzacji w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. W tym całej korespondencji e-mail członków zespołu GovTech Polska, w tym w szczególności Justyny Orłowskiej oraz Antoniego Rytla, a także Jadwigi Emilewicz, Michała Dworczyka i Janusza Cieszyńskiego. Proszę o skserowanie tego wniosku i przekazanie członkom komisji. Dziękuję za przyjęcie wniosku dowodowego i bardzo proszę prokuratora krajowego o natychmiastowe zabezpieczenie dokumentacji, żeby nic nie zginęło.